Dzień dobry, dzisiaj Terraria. W końcu troszkę taki luźniejszy odcinek mogę zrobić, bez biegania po bossach, zabijania bossów. Tylko możemy zrobić coś w końcu innego, mianowicie możemy zrobić te trzy eventy. Teoretycznie te eventy robiliśmy, ale teraz te eventy są zbuffowane, dropią nowe materiały, o których mówiłem już w poprzednim filmie i chcę je dostać. Dlaczego? One są teraz crucial. Jeżeli chcę móc pokonać Jarona i resztę innych bossów, to naprawdę muszę dostać te upgrade'y, dostać te bronie, bo one są takim glow upem największym na świecie. No po prostu świetne są to rzeczy. I pamiętacie, jak mówiłem, że o, zrobiłem tutaj banery, te eventy będą proste. No po to to właśnie robiłem, żebym mógł teraz na spokojnie odpalić sobie te evenciki i wyczyścić wszystko tak, bez w ogóle żadnego effortu, nie? Po prostu klikam guziczki i wygrywam. Więc ja już bym chciał zacząć, tylko nie wiem od czego. Myślę, że zaczniemy od wyłączenia deszczu i od Solar Eclipse'a. Jest dzień, chyba dość wczesny nawet, mega wczesny dzień, to zróbmy sobie Solar Eclipse i zaraz zobaczymy, jak to pójdzie szybko. To rikoszetuje między przeciwników? Nie wiem, dobra, whatever. Ważne jest to, że mam bardzo dobrą broń na eventy, bo te Razor Blade'y będą fajnie to czyścić, się domyślam. I są Dark Sun Fragment 7, mega. Tego właśnie potrzebuję. Z tego co wiem, mogę skraftować wciul nowych akcesoriów, wciul nowych armorów, broni. Ja to chcę wszystko zrobić. Oryginalnie mówiłem, że będę skipował te eventy. No jak mi się skończą tematy do gadania, to na pewno będę skipował. Ale na razie mam ochotę sobie pogadać, trochę powybijać tych mobków. Może odpalić Battle Cry'a, niech się wszystko szybciej respi. Przy okazji może mnie zabije. Co? Chwila. Yo! Ten dysk jest mocny. O, i Mofron. Okej, to Mofrona bije dużo. Ten dysk jest dobry. Będziemy go używać na pewno. A te Jowsy? No to eksplozję powoduje. To teoretycznie też spoko. Nie wiem czego używać. Chyba Valediction jest najlepszy. A, i ci przeciwnicy mi nic nie biją przez te banery. Ja mogę po prostu stać w miejscu i spamić. No to spoko. No, mega. I tak podobnie będzie raczej reszta eventów wyglądać. Bo ja tych materiałów chciałbym mieć dość spoko. One się przydadzą w late game. Znaczy w late game. Już jesteśmy w late game'ie, ale bardziej się przydadzą na kraftowanie dosłownie wszystkiego innego, co teraz w grze mogę dostać. Potrzebuję tego i to bardzo. To ja mogę spytać, być relatable. To ja mogę być relatable i spytać. Tydzień w szkole już jesteśmy. Ja jestem w szkole, wy jesteście w szkole. I plany, możecie się pochwalić, jak beznadziejne plany macie, bo u mnie w sumie nie najgorzej. Na pewno mogłem dostać milion razy gorszy plan. No poszczęściło się, nie będę ukrywał. Jakby nie jest tak tragicznie. Czasami kończę 12, czasami kończę 15. Zależy od dnia i humoru nauczycieli. I w sumie będę spamił może tym dyskiem. Co się tak naprowadza? Nie wiem, co jest najlepsze. Naprawdę, nie wiem. No może ten dysk, po prostu spamienie nim. O Jezu, ale lagi. No ten dysk jest mocny. Jest mocny, nie będę ukrywał. Ale też nie będę całego eventu robił. Nie mam po co, nie? Jakby wszystkie dropy na pewno mam, bo musiałem jakoś te banery wszystkie ogarnąć. No nie mam po co, jakby. Ile już tego mam? 200. No wystarczy. Na pewno wystarczy. Ja już sobie wyłączę Battle Cry'a, wybiję resztę przeciwników i wyłączę Solar Eclipse'a i zaczniemy robić ten drugi event od razu. Dobra, wybiłem, zróbmy noc, nie dzień. No i teraz tego leży dużo wszędzie i mi się nie chce trochę tego podnosić, ale znam idealne rozwiązanie. Jak wpiszę hunger tutaj, to będzie coś takiego jak Ceaseless Hunger Potion. Ktoś mi pisał o tym w komentarzu, coś takiego jest. Co to robi? Wciąga wszystkie itemy na całym świecie do mnie. Mogę sobie wszystko to od razu pochować i sobie używać, jak będę wszystkie itemy na mapie chciał podnieść. Mega spoko sprawa, mega przydatne, jeżeli chodzi o grindowanie tych materiałów, bo podnoszenie latających tych duszek jest mega niewygodne i nie lubię. Zamiast tego zresetuję sobie noc i naughty present. Od razu odpalmy Battle Cry'a, żebym mógł skipnąć do tych wave'ów, co naprawdę coś dropią tak naprawdę. Dobra, teraz już mogę wyłączyć, bo z tym eventem będzie problem. To jest ten najtrudniejszy event, a chyba bossy, chociaż nie, widzę, że przeciwnicy też dropią, ale bossy dostały buffy, bo miałem mówić, że no bardzo możliwe, że tylko bossy to dropią, ale widzę, że w przeciwników też lecą małe ilości, co nie zmienia faktu, że najbardziej warto jest właśnie farmić Ice Queen. Ice Queen właśnie dropi tego najwięcej. I nie wiem, czy te noże są jeszcze viable. No nie wiem, no ciężko się naprawdę zdecydować, co ja chcę naprawdę używać. Ale no, wracając do tego planu, nie dokończyłem myśli. Widziałem różne plany lekcji, widziałem memiczne plany lekcji i widziałem na Twitterze jakiś plan dziwny, że gościu w nocy ma historię. Nie wiem, czy to prawdziwe, czy to fake. Na Twitterze dużo nie siedzę. Mam konto, czasami coś tam wstawiam, możecie coś luknąć, jak się wam nudzi. Ale ogólnie sam, żeby scrollować, to bardziej TikToka wolę, sobie scrollować z nudów. Ale tak nagle mój watch time na TikToku wyskoczył w górę, nie? Tak dziwne trochę, że wróciłem do szkoły i akurat wtedy siedzę częściej na TikToku i oglądam śmieszne TikToki, nie? To jest mega podejrzane. Ale no, pochwalcie się w komentarzu, chętnie poczytam, jak się męczycie z aktualną szkołą, w której jesteście. No i też możecie pochwalić, że jesteście podstawowi.
szkołowa, technikum, czy dostaliście się na szkołę, do której chcieliście, czy nie. Też chętnie sobie o tym poczytam w sumie. Jezus Maria, ten event mnie bije. Mocno mnie bije. Nie wiem, czy ja nie powinienem zrobić od razu tego kowadła i rzeczy z Cosmolite'u. Jakby ja gram z pamięci teraz, ja nie używam żadnych jakby klas setupsów, ja nie używam wiki i się wywalam dużo, ale ja głównie jadę z pamięci, bo ja naprawdę nie wiem, jak się meta zmieniła. A wiem, że pewnie sporo, bo dużo nowych itemów, dużo nowych mechanik i tak dalej. No i reworki bossów też. I nie wiem, na czym skończyłem gadać. Musiałem na chwilę odejść od komputera. Na szczęście mogę fajnie grę spauzować. A ja dalej się skupiam w tym evencie, bo gadam, a się tu wywalam po prostu i przegrywam. A wypadałoby, nie wiem, no hitów nie dostawać, bo te bossy niesamowicie dużo biją. Chwila, mam tepy. Pod tym guzikiem, dobra, pamiętałem. Zawsze, jak nagrywam terrarię, to zapominam o tych tepach, tych z mojego itema i muszę sobie zawsze przypominać. Ciekaw jestem, czy ktoś to zauważył, że zawsze mam problem z zapamiętywaniem, ej, bo ja mam Rod of Discord w itemie i to jest bardzo mocne i powinienem tego używać. A potem próbuję to zapamiętać, tylko po to, żeby to zapomnieć, nie? I XD. Raczej Frostmoona wyczyszczę całego, myślę. Po prostu trudny event, nie chce mi się go powtarzać też kilka razy, żeby dostać więcej tych materiałów. Przy okazji wypijmy sobie to. O Jezu, jak to ładnie wygląda. Ile mam już tych materiałów? Beznadziejnie mało. Więc no muszę zrobić cały ten Frostmoon, no bo to po prostu bez tego nie wyjdzie. Ale ten dysk radzi sobie nieźle. Naprawdę sobie radzi dobrze. Bije sporo, a o to w tym głównie chodzi. A ten Valediction był taki średni giga. Jakby, no spoko ma efekt, fajnie to wygląda, ale chociaż teraz mi ciężko powiedzieć. Wydaje się też bić dużo. Nie no, to bije dużo, nie przyglądałem się chyba dobrze. Dobra, używamy Valediction. To zabija milion razy szybciej. Ja tego nie używałem, XD. Dobra, bo mi się respią te harpie wszędzie, nie chcę się z nimi męczyć. Chodź tu, Ice Queen. Ała. Możecie liczyć, ile się wywalę na tych eventach. Postaram się tego wszystkiego nie wyciąć. Kto poda poprawną liczbę, to przypnę. O, taki deal. Już macie dużo rzeczy do pisania w komentarzach. Robię to, żeby mieć co czytać sobie na lekcjach, nie? Bo jak są nudy na zajęciach, to trochę się zdarza, nie będę ukrywał. To sobie czytam komentarze, nie? O, spoko. No i kolega napisał fajnie. Umrzyj! Dobra. Jezu, tak goniła mnie te Ice Queen, tym strzelała ciągle. Jesus. Te Mikołaje są najgorsze. Ice Queen i Mikołaje. Te choinki to one nic nie robią przez całość tego eventu. A jak zdążę coś zrobić, to akurat mam dodża gotowego, więc... No, kurde, ile tego jest? Co ja mam z tym zrobić? Jak ja mam to wyczyścić wszystko? Za dużo was tu. Nie wiem, Valediction, spamić to. Ja naprawdę nie mam takiej mega, mega OP broni, żeby ich instakillować, bo oni mają ile? 42 tysiące zdrowia, to jest dość sporo. I znowu się wywaliłem. Bardzo nie pilnuję, co robię. Będę musiał decydowanie więcej tych potek zrobić, tych hangerów. Ale mam sporo tego endothermic energy. Myślę, że idealnie cały event wystarczył, żeby mieć taką fajną liczbę tego materiału, więc ja nie narzekam. Czy ja mam włączony... Nie, nie mam Battle Cry'a. Myślałem, że mam, bo dużo się tego w powietrzu respiło wszystkiego, tego syfu. No, akurat o syfie mówiąc mi tu wywerna przyleciała. O, koniec. Dobra. Solar Eclipse. Nie. Ja chcę mieć tak mniej więcej porówno tych materiałów, więc sobie odpuścimy. Teraz zrobię coś takiego, że sobie podmienię najpierw to, żebym wiedział, ile zrobiłem tych materiałów, jakie eventy. Wszystko schowam, wypiję tą potkę, zacznę spamić chowanie. Dobra, i teraz chciałem zrobić więcej tych hangar potionów. Dobrze, że dostaję po 4. I jeszcze post Devourer of God's Bug. Ja to będę otwierał dopiero po wszystkich eventach. Zobaczymy, jaki loot dostaniemy. Czy może jakąś rzadką broń? Zobaczymy. Tylko jeszcze chciałem zrobić jedną rzecz. Postawić zwykły Extract Minator. Jak będziemy otwierać bugi, to wytłumaczę, ale taką fajną rzecz wam pokażę. Robimy jeszcze raz sobie noc. Odpalimy Pumpkin Moona teraz. Czyli na szczęście ten łatwiejszy event. Najłatwiejsze zostawiłem se na koniec. I niesamowicie laguje, wolę teraz zatrzymać już. I dobra, i już sobie zaczynają się respić bossy, których właśnie potrzebuję, bardzo dobrze. Najbardziej chcę pumpkingi. One są najłatwiejsze, znaczy nie najłatwiejsze pod kątem ich bicia, ale najłatwiejszym źródłem materiału. O Jezu, ile te noże mu biją. Ała, ile to ma? 100 tysięcy HP, dostaję tak na łeb. Spróbujmy tego dysku. Mam mieszane uczucia co do moich broni. Na pewno nie są one super mega na eventy, ale są ok single target. Chociaż ten dysk nieźle ścina tego pumpkinga, jak taka kosiarka trawę, tak bym porównał. W ogóle pytanie, jaki procent osób, które ogląda Isaaca u mnie, ogląda też terrarię? Bo zastanawia mnie jedno, czy są osoby, które przychodzą tu głównie po terrarię. Bo na przykład widzę osoby, które komentują, których na Isaacu nie widzę zbyt bardzo, więc... Jeżeli są osoby, które przychodzą głównie na przykład po terrarię czy inne gry, to naprawdę, naprawdę miło, że jesteście. Bo nie będę ukrywał, jestem świadom tego, że głównie ludzie przychodzą do mnie na Izaczka. Ale mi to w zupełności nie przeszkadza, jakby kto chce sobie oglądać, to sobie będzie oglądał co chce tak naprawdę. Ja tutaj nie będę ubolewał, że proszę oglądajcie inne serie. Naprawdę oglądajcie sobie co chcecie, nie? Możecie nawet na innym kanale sobie jakiś inny quality content. Ale po prostu to jest pytanie z takiej czystej ciekawości. Ja Rim casualowo, dający milion powodów
do komentowania. Nie ma drogi. Ale nie wiem, coś tak mnie dzisiaj wzięło. Zauważyłem teraz, że zostawcie komentarz, zostawcie komentarz. A jeszcze o lajkach nie powiedziałem, nie? I nie będę ukrywał, nie chce mi się. Wstawka, proszę. Wiecie co robić. No na pewno mniej się wywalam niż na evencie Frostmoon, bo na Frostmoonie to tyle jest różnych projectile'ów, tyle jest rzeczy, które mogą mnie zabić. A tutaj jedyną rzeczą, która ma jakąkolwiek szansę się do mnie zbliżyć, jest Pumpkin, którym niczym nie trafia. No, niczym nie trafiam. Którego też chcę farmić najbardziej. Okej, wypijmy sobie pierwszą potkę hangera. Zobaczmy, ile mamy tych materiałów. 193, idzie zdecydowanie lepiej niż na Frostmoonie, bardzo mi się to podoba. Okej, jesteśmy na wave 16, już respi mi kilka Pumpkingów, co zdecydowanie przyspieszy proces farmienia. I zaraz też się znajdę na wave'a, gdzie tych pumpkingów będzie dużo. Czysto teoretycznie. Tak, znowu będę glazował pioruny. Najlepszą bronią na ten event są pioruny, bo te pumpkingi ciągle pode mną biegają. Znaczy pumpkingi, te morning woody ciągle za mną biegają. I jak będę chciał bić te pumpkingi, to piorun trafi w morning wooda. Praktycznie nie bije ona teraz, ta broń, za dużo. Niestety czasy świetności tej broni się skończyły już dawno. Dawno mówię, tydzień temu. Dobra, pykniemy drugą potkę, to wygląda mega, mega fajnie. 349. Ja myślę, że tutaj stop robimy. Dlaczego? No bo jest tak mniej więcej porówno. Troszkę mniej endotermika i troszkę więcej Darksana, czyli według mnie się zeruje. Spoko. Dobra, wypijmy jeszcze raz tą potkę. Schowajmy wszystkie rzeczy i teraz keep most expensive i no duplicates were sold, pomimo że duplicate'ów mam od wysrania. Nie wiem, czemu to nie działa. Keep least expensive, no nie działa po prostu. Coś musieli popsuć. A powinno działać, to jest średnie. Nie wiem, nieważne i tak psiana dużo nie potrzebuje. Nightmare Fuel, Endothermic Energy, Dark Sun, Fragment. Sobie wszystko schowamy. I musimy najpierw stworzyć Cosmic Anvil. Do tego potrzebujemy mitrylowego lub jakieś hardmo. No to nie wiem, zróbmy po prostu mitrylowe kowadło. Dobra, i po mitrylowym kosmiczne kowadło. Dziękuję. Mamy dostęp do lepszych rzeczy. I ciekawostka, nie musiałem farmić tych eventów, nie? Żeby zrobić kosmiczne kowadło i armor. No to jestem bałwanem. Możemy też zrobić Ascendant. Jest. Spirit Essence. Zrobimy sobie tego... Tak patrzę na to, bo to dużo zżera i chcę mieć trochę innych tych materiałków. 40 wystarczy. Robimy God Slayer Armor, który jest naprawdę, naprawdę dobrym armorem. Na razie niczego nie zakładam. Założymy to wszystko od razu, naraz. A i właśnie, mogę Murasame używać. Czy oni jej nie zreworkowali już? Nie, nie zreworkowali jeszcze, bo ma wlecieć naprawdę duży rework tej broni. Ja jestem trochę nawet nahypowany na to. Te bugi, właśnie, powinienem te bugi otworzyć i pokazać, po co mi ten Extract Minator. Normalnie jak klikam, to jest napisane left click to open ten very quickly, że to 10 toreb. No i to jest takie. No trochę beznadziejne według mnie, nie będę ukrywał. Ale jak dam do Extract Minatora myszkę, bo mam moda, że Extract Minator jest 10 razy szybszy, to wygląda to tak. A, już otworzyłem wszystkie torby przy okazji. No za dużo rzeczy nie dostałem, widzę, takich, które by mnie interesowały, ale dostałem materiały głównie i bronię. No miałem nadzieję, że to da więcej. Nie będę ukrywał, ale Statis Void Sash, Nanotech, Eclipse Mirror. I teraz to są rzeczy, które chcę założyć. To są upgrade'y, które chciałem od dłuższego czasu już, bo miałem dość noszenia tego Abyssal Mirrora i tak dalej, tego setu, co mieliśmy, więc załóżmy Godslayer Armor, załóżmy Pass, załóżmy Nanotech i załóżmy Eclipse Mirror. Przy okazji prawie zapomniałem ulepszyć moich butków na Empyrean, nie, jak to było? Elysian Tracers, przepraszam bardzo. Mamy ulepszone skrzydła. Dziękuję pięknie. W skrócie, bo nie będę czytał tej wielkiej ściany tekstu, mogę dashować przez przeciwników, trzymając jakiś guzik. To chwila, zobaczmy, jak to działa, jestem ciekaw. Okej, podbindowałem sobie pod C, bo ja mam pod myszką co, jak sobie montuję i... Yo! Co to było? Ja pamiętam, że kiedyś ten item, znaczy ten armor set, dawał, że po prostu jak umieram, to się wskrzeszam. Yo! Ale to było dobre. Podoba mi się mega. I mamy jeszcze jeden slot na akcesorium. Co chcę z nim zrobić? Pamiętacie tego ludzika, który teraz zmienia się ze mną miejscami? On sprzedaje akcesorium. Nowe. Venerated Locket. Niestety potrzebuje 25 platyny. To jest naprawdę dobre akcesorium, bo zwiększa mi damage i powoduje, że bronie rogue respią kopie projectile'ów, więc to też chciałbym dostać jak najszybciej. I na końcu zrobimy nowe bronie. I mamy 27 platinum coinów, bardzo mnie to cieszy, ponieważ dzięki temu mogę podejść do NPC Key i kupić Venerated Locket.
Dziękuję bardzo. Jako, że gramy pod stealthistę, to ja nie będę robił duplikatów efektów mojej broni, tylko będzie coś z nieba spadać. Stealth Strike causes a circular fan of seeking cosmolite knights to be thrown. Nie wiem, jak to działa. Tak to działa. I jeszcze strzelam duplikatami, oczywiście. I to się chyba naprowadza jeszcze, prawda? Oczywiście, że się naprowadza i bije kosmiczne obrażenia. Patrzcie, 11 tysięcy około wystrzelę. Tak kilka razy, 20. To jest dla nas niesamowicie huge. Szczególnie jak jeszcze mam te dziwne akcesoria wszystkie, że dodge tutaj mam, że rogue projectile to w ogóle jakieś coś respią nanoblady jakieś. To, że jak dashuje to się coś pojawia i to się naprowadza i bije. No i jeszcze nie zapominajmy, to bije to naprawdę kosmiczne obrażenia, naprawdę mi się to podoba, to wygląda super. Będę potrzebował jeszcze wszystko poreforżować. Nie mam ochoty robić tego teraz, bo to będzie kosztować górę siana, bym musiał pofarmić jakieś bossy, czy to Exodium może posprzedawać, coś pokombinować. Zamiast tego dotrzymam słowa, zrobię bronię i przetestujemy nasze nowe rzeczy na starym Duke'u. Mam jedną próbę, została mi, nie chciało mi się go bić. Teraz jestem chętny na nabicie, na spróbowanie ponowne. Tylko najpierw więcej broni. Eclipse Fall, Penumbra i skończył mi się Cosmilite Bar. Jakie bronie mogę jeszcze zrobić? Czy jest coś takiego, co mnie mega interesuje? No, Hypothermia byłby super. God's Paranoia to jest jakieś Spiky Ballsy, co one się tak przyzywa, się je, ale ja nie lubię tych Spiky Ballów. Zamiast tego wolałbym zrobić Execution Earthblade, to by było śmieszne mega. Niestety, bezużyteczne dla mnie, powiedzmy. Bezużyteczne, bo nie mam jak tego zrobić, oczywiście. To jest świetny przedmiot, ale jeszcze Dimensional Soul Artifact też byłby śmieszny. Niestety nie mam miejsca go w moim buildzie. To, co ja mam, naprawdę mi się bardzo podoba i wolę to zostawić. No, będę musiał ogarnąć jakoś Treasure Buga Devourera. Problem z Treasure Buga Devourera jest taki, że kosztuje on 23 platyny. Ej, bo ja mam 48 platyny. A ja się martwię i szukam siana, nie? Jestem pajacem. To możemy resztę broni zrobić. Mega. Nebulous Core też jest fajny, pozwala mi przeżyć atak, który by mnie zabił. Czyli przesunęli pasywę z armora do akcesorium. Niestety Venerated Locket jest po prostu bardzo śmieszniejszy i go zostawimy. I mogę zrobić teraz Executioner's Blade. Flawless się zrobił, to świetnie. Hypothermię, no i jeszcze ten God's Paranoia. No jak już mogę, to zróbmy. I ja tych broni nie będę używał, tych co mam. Chcę postawić na te nowe. Powinienem też mieć na Reforge. Oby. Starczyło mi na Reforge, o dziwo. To mega, ile mi kasy zostało? Jedna platyna równo. 0-0 poszło, więc ja myślę, że nie będę testował. Jak już to na szybko pokażę, co te bronie robią i potestujemy ich DPS w boju. God's Paranoia, tego po prostu normalnie używam, tak rzucam. Aha, rzucam i to zostawiam. Ej, to OP nawet, dobra, to mi się podoba, że mogę to używać jako intro do walki. Podoba mi się. Hypothermia, nie wiem, co się dzieje. Normalnie ta broń strzela tak, spami. To fajnie. Executioner's, mój ulubiony, bo jak stealthem trafię, to się coś takiego dzieje. Bardzo, bardzo fajne. Penumbra, tego nie pamiętam. W miejscu kursora się pojawia. I to jeszcze tak wybucha, się naprowadza. Okej, okej. I Eclipse Fall, to kładę nadzieję, że to będzie dobra. Przyczepia się i bije. To mamy synergię, widzę. Zostawię sobie tak te bronie, bo mogę zrobić tak, że rzucić dzidę, rzucić trochę tego i typa zabić po prostu. Damage overtime poleci w niego. Więc bierzemy sobie wędkę i zobaczymy, czy dokończę lore. Tylko muszę niestety pozbyć się eventów, bo akurat dwa eventy mi się zrespiły, więc ile ja eventów skancelowałem, Jezus Maria. Cieszę się, że mam tego NPC-ta. Musimy wziąć sobie Fishing Roda, weźmiemy Navy Fishing Roda, bo rzuca jednym lurkiem. Weźmiemy też sobie może jakieś potki. A jestem w czepku urodzony. Schowamy sobie jeszcze kasę. Schowało mi potki, ale w sumie jestem do przodu, mogę sobie tego Duke'a tak ozabić po prostu, więc na chillku. And show me what you got, old Duke. Najpierw użyjmy God Paranoia, bo jest to łatwiej trafić, mogę to nastakować łatwo. Będzie go tam biło sobie po prostu. Mam nadzieję, że tego będzie biło. Dobra, pobawmy się teraz z tą dzidą. Kładę w nią spore nadzieje. Wydaje się być spoko. Jak zamieniłem Old Duke'a w kukłę do testowania DPS-u. Hizde. Jeszcze mam tyle mobility. O Jezu. Nie trafiłem. Ale musi zadać kosmiczne obrażenia po prostu. Come on. Uj, okej, okay, żyje, jest git. Dalej ssę w tym boss fight'cie, nie, nic się nie zmieniło. Dobra, spróbujmy Executionera. Nie wydaje się on najlepszy, ale jest giga fun. I też fun nie jest to, że mi całego stealth bara zużywa od razu. Penumbra, czy to jest any good? Nie mam pojęcia. No na razie, o dziwo, najlepiej mi podpadła God's Paranoia. Chociaż Penumbra też widzę, fajny homing, fajne tutaj obrażenia. Hypothermia jeszcze nie testowałem. Myślałem, że był w fazie, też mi się nie podoba. Bo ja nie lubię broni, co od razu mi całego stealth bara zużywają. Więc Executioner i to odpada. A to będą moje bronie na Jarona, którego będziemy bili w następnym odcinku. Też jeszcze chwilkę się skupię, już chcę dobić tego starego Duke'a. Ole, w niego ładnie zdoszowałem, jeszcze go dobiję, nie? Tak, o. Nie!
Nie! Najgorzej! Nie! Tyle HP mu zostało, już się cieszyłem, a tu co? Nie ma jeszcze. No jestem beznadziejny w tej walce, no lubię go, ale jest trudny. Jest naprawdę trudny dla mnie. Dla mnie Kalamitas jest nawet łatwiejszy, nie będę ukrywał. Dziwnie doszuje i tyle. Dobra, koniec tłumaczenia się. Zrobiliśmy największy glow up, jaki mogliśmy zrobić. Ulepszyliśmy sobie prawie wszystko i bardzo się z tego powodu cieszę. To naprawdę jest huge etap i mój ulubiony etap w całym Calamity modzie. A ja wam dziękuję za obejrzenie, za wysłuchanie, za uwagę i strzała!